Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada. Co w przypadku, kiedy robisz coś w bazie danych, w Bubble i następnie usunąłeś niechcący którąś z kolumn, którą sobie dodałeś? Co wtedy zrobić? Już Ci pokazuję. Na początku dodamy sobie oczywiście jakąś nową tabelę, przed product. Dodamy sobie tam dwie kolumny. Name typu tekst oraz cena typu liczba, price. Dodamy sobie troszeczkę danych już tam, number. Dodajemy sobie dane, update'a, new entry i wpisujemy prod 1 i cena 1. I dodamy sobie jeszcze jeden produkt, ok. Drugi produkt, prod 2, cena 2. Okay. Wyświetlimy sobie to wszystko w repeating group, ok. Mamy dual search for, szukamy sobie produktów z bazy danych, wyciągamy wszystkie produkty, wyświetlamy je tutaj i dodamy sobie teksty. Tu jeszcze zmienimy typ layout na wiersz i wyświetlimy sobie name naszego produktu, Ctrl D i wyświetlimy jeszcze price, czyli cenę. Preview i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Więc mamy sobie stan taki właśnie naszej aplikacji, czyli używamy ceny i nazwy naszego produktu. Tutaj nam się wszystko wyświetla i robimy dalej zmiany w naszej aplikacji. Dodajemy sobie jakieś nowe kolumny, odejmujemy itd. I chcemy sobie usunąć jakąś kolumnę, ale niechcący usunęliśmy na przykład tą kolumnę z name'em, bo źle kliknęliśmy, bo tutaj ten kosz jest trochę daleko od tych nazw, więc trzeba troszeczkę się pobawić, żeby trafić w odpowiednią kolumnę. I my trafiliśmy w złą kolumnę. Co się dzieje? Zobaczcie, odświeżamy aplikację. Dalej nam się prod jeszcze wyświetla, dlatego że tutaj mamy to prod wyświetlone, ale jest tutaj wyświetlone deleted. Już nie mamy tego dostępu. Jak sobie tutaj wybierzemy, zobaczcie, nie ma tego name. Więc jak zrobimy preview, to aplikacja nam działa, cały czas jest gdzieś tam dostęp do tego, ale już nie możemy skorzystać z tego pola. A chcemy móc skorzystać. W update, jak wejdziemy, zobaczymy, że już nie ma tego pola name. Chcemy je więc cofnąć, przywrócić. Jak to zrobić? Klikamy sobie tutaj Show Deleted Fields i wybieramy sobie Name Restore. OK, wracamy do design. To nasze name już jest, już się zacznie, nie pojawia tutaj deleted, mimo że tu jeszcze się wyświetla, ale po odświeżeniu już naszej strony z Bubblem Teo nie będzie deleted. Wracamy sobie tutaj do naszej strony. Dalej jest prod 1, nam się pięknie wyświetla i w update'a zobaczmy sobie, jest pole kolumna name. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Tak właśnie możesz przywracać usunięte kolumny, usunięte pola z bazy danych, kiedy niechcący kliknąłeś. I co najciekawsze, dane, które tam były, ten prod 2, prod 1, czy jakieś inne dane, które były zapisane w tej kolumnie, nie zniknęły. To wszystko z mojej strony. Zapraszam Cię serdecznie do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!